O, też dość klimatyczna lokacja, też ją pamiętamy z jedynki, stajnie. Tyle, że tam kto inny się nią zajmował. Ach, niestety jego imię mi wypadło z głowy. On chyba przeżył, bo on uciekł, o ile dobrze pamiętam. W jedynce. Bo Henry Odgrodnik niestety nie przeżył. Coś jeszcze? No i tutaj będzie trzeba odnaleźć kilka przedmiotów i je zabrać. I można też pogadać oczywiście z Lewisem, ale to za chwilę. Skrzynka na narzędzia. Lewis się bawi w mechanika, więc niepostrzeżenie ukradkiem zwędzimy mu jakieś narzędzia. Czyżbyś chciał młotka na ludziach używać? Mam nadzieję, że nie wejdziesz tutaj pod samochód i nie kropniesz Lewisa w głowę młotkiem. No chyba, że na kruku. No nic, tutaj jeszcze coś powinno być chyba do wzięcia, czy nie? No niekoniecznie. Jest drabina, są drzwi, drewniane schody. Sprawdźmy może, czy da się wejść tutaj do stajni. O, herb! Herb rodu Gordonów i to jest coś takiego, co wypadałoby sfotografować, no ale niestety, bonusy są inne, mniej sensowne. No na pewno nie może to być łatwe. Ciekawe, czy Lewis też nie stroni od picia, jak jego poprzednik, który zajmował się stajnią. Zresztą Henry też popijał sobie. Fontanna, gniazdo. Who have we got here? This thieving magpie in a raven suit has something I need. Tak, jeśli nie wiecie, o czym on mówi, o czym Darren mówi, co takiego może mieć ten kruk, czego potrzebujemy, to jest to mozaika, element mozaiki, który był wcześniej w plecaku Angeliny. Fontanna, no dla mnie to jest studnia, nie, a nie fontanna. Wygląda mi bardziej zdecydowanie na studnię, no ale sprawdźmy. An ancient well. I can't imagine that it's still in use. Even this place must have a normal water supply by now. No niech będzie, dla mnie to nie są takie synonimy, których można zamiennie używać. Jest jeszcze błoto. I zróbmy kawał Lewisowi może i gumiaki wrzućmy do błota, tylko tutaj znów jest trochę problematyczne, bo trzeba w odpowiednie miejsce kliknąć. To jest moim zdaniem trochę chybiony pomysł, że ten ekwipunek w momencie, kiedy weźmiemy przedmiot, on nie znika i zasłania nam w tym momencie dolną część ekranu. On powinien znikać, gdy już ten przedmiot weźmiemy z niego. Tak, jeszcze nie wiemy, do czego te brudne gumiaki nam się przydadzą. Może użyjemy ich na przykład gdzieś w zamku i zgonimy później, że to Lewis zrobił, żeby mu spłatać figla. Nie, jeszcze nie chcę z nim gadać, no ale trudno. Przypadkowo na niego kliknąłem, więc pogadajmy z nim już teraz. You again? I thought you'd been thrown out. Lady Victoria gave me permission to have a look around the castle and the gardens. How nice of her. What do you want? Fakt, że nie jest zbyt wylewny, ale jednak przed nami otwiera się bardziej niż przed sali. Może krępuje się jej. No, bo do nas powiedział już podczas jednej odzywki w zasadzie około 10 słów, a do sali nie więcej niż 3 jednorazowo. Dobra, wypytajmy go znów o mieszkańców zamku i o sam zamek, o samochód i o ducha Samuela.
What can you tell me about the castle? Nothing. A big, ugly building. With an overgrown garden. What have I got to do with that? Aren't you the gardener? My garden's a few hundred miles west of here. In Wales. That's right. So you just do the bare minimum here, if at all. The garden's too big for one man alone, and what's the point in looking after it? This whole place is doomed. Houses falling apart. The lady won't live for much longer, and Bates is as good as dead. You're hoping that Lady Eleanor will return to Wales when Lady Victoria dies. Perhaps. Ach, te maniery. Bates równie dobrze już teraz mógłby być martwy. Bardzo ciekawe podejście. Certainly is. The only decent surprise here. I discovered it behind the stables. Built it back up from scratch. My father used to work on a car like this and he taught me quite a bit. Do you sometimes take it out for a spin? To the coast, for example? I drive the ladies. They used to still have bloody horses in the stable, but looking after them was too much effort for the old folks. Now, this is the only pair of wheels, but the ladies don't leave the house much at all. Bates usually walks to the village. He says it's good for his health, but every time it takes a bit longer. You weren't at the coast with the car this morning? No. No, czyli Bates urządza sobie piesze wędrówki do miasteczka. Dobre dla zdrowia, choć w jego wieku. What can you tell me about Lady Eleanor? If you want to know something about Lady Eleanor, then you better ask Lady Eleanor. She's her own favorite subject. You mean she's egotistical? She threw everything away and fled here in a mad rush after Sir Richard died. Who does such a thing? The castle and the garden in Wales reminded her of her dead husband. And she should have thought of the family history. You don't just give up an house where generations have lived and worked. How did her husband die? He blew himself up. Did all kinds of strange experiments. In the last years, he became obsessed with uncovering the secret of what drove Sir William and his sons insane. He hardly left his lab anymore, and collapsed in exhaustion more than once. Her ladyship was very worried. Tak, pamiętamy już z jedynki o tym, że Richard no, spędzał całe dnie w tym swoim laboratorium i właściwie żona nie miała z nim już dobrego kontaktu już 12 lat temu. Ale myślę, że Louis jest zbyt surowy dla Lady Eleanor. No, pomyślcie sami. Na starość mieszkać samemu w takiej dużej posiadłości, no jedynie z ogrodnikiem. No nie wiem, jakoś nie wydaje mi się to rozsądnym pomysłem. Tym bardziej, że tutaj w zamku Black Mirror też jest wdowa, bo męża też straciła już. No i można się było tutaj przeprowadzić, przynajmniej ma jakieś towarzystwo, jest kilka osób, jest z kim pogadać, a nie tylko z jedną osobą ze swoim ogrodnikiem, więc dla mnie to jest akurat rozsądne postępowanie, tym bardziej, że ten zamek też należy do Gordonów, a ona sama z ogrodnikiem wątpię, że daliby radę mimo wszystko utrzymać w rewelacyjnym stanie tamtą posiadłość w Walii. Bates seems to be very tired. He's terminally ill. The doctors say it's a miracle he's still alive. But let me tell you. Bates will kick the bucket on the very same day that Lady Victoria dies. Like a dog that follows its master. I think he just finds it unfitting to die before his mistress. He says he's worked for the Gordons for more than 70 years, and that he knows all their secrets. I'd believe that at the drop of a hat. No one knows the castle and garden better than him.
But when it gets to his own bonds, he's getting forgetful. A loyal soul. That's why they've given him Sally, I think. No, jeśli pracował tu przez ponad 70 lat, to wybaczcie, musi mieć już 90 na karku. Trochę to dziwne, no chyba że od dzieciństwa tu pracował, zaczął jak miał 10 lat, no ale... być może, być może. Pogadajmy więc o Sally, jedynej młodej osobie tutaj. I met Sally. The only one in the castle who's not at least 100 and starting to decay. Is she a good housekeeper? She's lousy. She often seems to be in trouble with Bates because of that. He's the one that chose her and turned away much better candidates. Why did he do that? Yeah, if you're worried about being replaced. Then you chose the worst possible replacement to stay indispensable yourself. That's how it is. No, a więc to tak, to raczej nie jest na miejscu, bo to wygląda w ten sposób, jakby Darren jakoś oświecił teraz Louisa. Powinno być to przetłumaczone, tak to właśnie wygląda, coś w tym rodzaju. Tutaj mieliśmy znów podbicie wieku. Sally jest jedyną osobą, która nie ma tu 100 lat, ale myślę, że to była taka sarkastyczna przenośnia. Jednak setki pozostali nie mają jeszcze. A jest trochę w tym prawdy, że czasem służący tak nie ma odwagi umrzeć przed swoją panią, której poświęcił całe swoje życie. No i być może dowiemy się tego, bo i Victoria nie jest już pierwszej młodości i Bates. No chociaż nie życzymy nikomu śmierci. Miejmy nadzieję, że pozostaną przy życiu do końca drugiej i trzeciej części, ale zobaczymy jak to będzie. Porozmawiajmy teraz o duchu Samuela. Louis, do you believe in ghosts? Some tourists claim they've seen some here. Oh yeah, the reputed ghost. They besieged us for weeks on end after Murray planted that rumor. A whole pack of them completely trashed the garden. Lady Eleanor said she gave you the option of going back home to Wales, and even offered some money to get you set up. I don't know what that's got to do with you. I just find it strange. You desperately want to go back, and are even offered some money, too. And then? Work as a caretaker in a new bloody housing estate? I've offered more than once to look after the castle in Wales, and keep it in working order. But apparently there's not enough money for that. So, it's not so much about going back to Wales. It's more about going back to your castle and your garden. That's right. What you really want is to turn back time. Unfortunately, that's never been possible. Well, see you later. Not if I see you first. Na pewno jest w tym trochę racji, bo jeśli się przeżyło w jednym miejscu, nie wiem ile, 40 lat przypuśćmy, czy 30 lat nawet, to trudno tak nagle wyrzucić to miejsce z pamięci, trudno tak nagle przenieść się zupełnie gdzie indziej. Tym bardziej, że zapewne wiele się przeżyło tam. Louis wiele przeżył w posiadłości w Walii, zresztą cała jego praca, no towarzyszyła opiekowaniu się ogrodem. Czuł się tam potrzebny, tak jak Bates czuje się potrzebny tutaj, w zamku. Teraz spróbujemy przechytrzyć kruka. Czy wronę, nie wiem. I to czarne, i to. No i teraz drabinę przykładamy do studni, tak żeby dostać się do gniazda kruka i wyciągnąć stamtąd element mozaiki. He doesn't like that at all. I gotta be careful. Ravens have got hard beaks that are as sharp as knives. They can really make a mess of you.
The critter starts pecking at my fingers as soon as I get near the nest. As long as the bird's in the nest, I've got no chance. Nie rozdziebią nas kruki ni wrony. To akurat w tym miejscu nie obowiązuje. Swoją drogą bardzo mnie śmieszą takie zagadki w przygodówkach, gdzie musimy przechytrzyć jakiegoś zwierzaka, właśnie najczęściej ptaka, który coś nam zabiera. No nie zawsze ptaka nawet. Jakoś trochę odrealnione te zagadki mi się wydają. Nie wiem, czy rzeczywiście ptak aż tak pilnowałby tej swojej zdobyczy, że dziobałby Darena po palcach. No ale trzeba jakoś go mimo wszystko przechytrzyć, więc przywiążmy łyżkę do sznurka. No i zaczepmy to do schodów. O, do tych drewnianych schodów. Look at this, a shiny spoon. Zobaczymy, czy ptak to zrozumiał, co powiedział mu Darren. Tak. No ale w tym czasie stał się nieostrożny i zostawił nam element mozaiki. Darren 1, ptak 0. Ach, nie będzie już chyba więcej potyczek z ptakiem, ale lunął deszcz, lunęło jak z cebra. A dokładnie, z pewnością opłacalna wymiana. Dobra, kolejne zmagania już nie z ptakiem, ale z mrocznymi siłami, które od lat dotykają zamek i jego mieszkańców. Będziemy się spotykać w kolejnej części tego rozdziału. Mam nadzieję, że wam się podoba zamek Black Mirror po latach i mam nadzieję, że podoba wam się ta atmosfera, która towarzyszy wydarzeniom rozgrywającym się w zamku, że podoba wam się spotkanie z postaciami, które znamy z jedynki. Mnie się podoba i wreszcie tutaj poczułem to coś, ten mroczny klimat, którego wcześniej trochę mi brakowało, bo porównuję siłą rzeczy tę grę do pierwszej części i jednak tego mroku, tej takiej atmosfery grozy mi troszkę brakowało, ale tutaj pojawia się jej namiastka. I bardzo dobrze. To tyle. Zapraszam was na kolejną część rozdziału 5. Zaczną się dziać już rzeczy kluczowe dla rozwoju fabuły. Zbliżamy się też do zakończenia. Małymi kroczkami na razie. Zakończenie 2 będzie w rozdziale numer 6. Zapraszam was więc na kolejne odcinki i do usłyszenia. Cześć.